Jesteśmy nieformalną grupą fanów, promotorów i artystów zafascynowanych niezwykłą historią początków jamajskiej muzyki w Polsce. Historii na tyle nieprawdopodobnej i pięknej, że uznaliśmy, iż musi usłyszeć o niej świat. Zapraszamy Was do włączenia się w projekt Tribute to Alibabki. Tribute to Alibabki to nasz wyraz hołdu dla legendy polskiej muzyki, żeńskiej grupy wokalnej Alibabki. To one odpowiedzialne są za pierwszą polską płytę w jamajskich rytmach. Wydany w 1965 roku debiutancki singiel zespołu W rytmach Jamajka Ska utrzymany jest w nieznanym wówczas Polsce i większości świata jamajskim stylu. Wykonawczynie przebojów, które przez dekady śpiewała cała Polska, okazały się być pionierkami i nieświadomie stworzyły podwaliny polskiej sceny reggae i ska. Początki projektu Tribute to Alibabki sięgają 2015 roku, kiedy z okazji 50. rocznicy wydania singla, od którego wszystko się zaczęło, z szacunku i wdzięczności dla artystek, polscy wykonawcy reggae i ska oraz towarzyszący im zespół The Bartenders stworzyli i wykonali własne interpretacje największych przebojów grupy. Rok później zaprezentowaliśmy je ponownie wielotysięcznej publiczności podczas finału męskiego grania w Żywcu, a Alibabki spotkały się z The Bartenders w studio Radia Łódź, by na nowo zarejestrować swoje jamajskie piosenki sprzed pół wieku. Pochodzący z tej sesji utwór Już nie Twist ukazał się na pocztówce dźwiękowej i jako teledysk. Wymarzonym zwieńczeniem naszych trzyletnich działań będzie dwupłytowy album Tribute to Alibabki. Prace nad nim ruszyły w zeszłym miesiącu. Dzięki zdobytym środkom The Bartenders weszli do studia i zarejestrowali 14 utworów Alibabek w nowych aranżacjach. Zaśpiewają je czołowi polscy wokaliści kojarzeni ze sceną jamajską. Gutek, Dawid Portasz, iGrades, Junior Stress, Papro Dziad, Damian Syjon Fam, Andrzej Krzywy, Kasa, Piotr Strojnowski, Broda i wielu innych. Szykujemy również Nie lada perełki. Historyczną epkę Alibabek w rytmach Jamajka Ska usłyszeć będziecie mogli zarówno we współczesnej wersji, jak i w zgranych na nowo i zremasterowanych wersjach sprzed 50 lat. Wisienką na torcie będzie wspólne wykonanie Alibabek z pierwszą damą jamajskiego ska, Doreen Shaffer. W naszych działaniach wesprze nas studio Asuan, które zadba o brzmienie albumu, a ekipa Karot Komando wniesie do przedsięwzięcia swoje wieloletnie doświadczenie wydawnicze. Niestety budżet, którym dysponujemy, nie jest wystarczający na pokrycie wszystkich kosztów. Albumu Tribute to Alibabki nie uda nam się ukończyć bez Waszej pomocy. Dla wszystkich, którzy zdecydują się wesprzeć nasz projekt, przygotowaliśmy unikatowe nagrody. Ich listę i szczegóły akcji znajdziecie na Wspieram to. Dziś i Ty możesz stać się częścią tego niecodziennego przedsięwzięcia. Wesprzyj album Tribute to Alibabki. Liczymy na Ciebie!